No, młodzi, jak pani zauważy, ma przed chwilą piechenie, odnoszą entuzjazm na pewno. Radość, przyszłość i nadzieję to na pewno wnoszą młodzi ludzie, więc bez tego Kościół był, a wszyscy bylibyśmy tacy stali zgrzybiali, jakby nie było młodych ludzi. Duże spotkania odbywają się zwłaszcza tutaj w Licheniu, bo tu mamy takie dobre zaplecze, pewnie jako jedyni w Polsce, mi się wydaje, diecezja ma takie zaplecze. Wartość one wnoszą w taką, że oni mogą być razem, poczuć się w wspólnocie, zwłaszcza młodzi ludzie, bo oni z różnych środowisk przychodzą, więc poznają swoich rówieśników też jako ludzi wierzących, modlących się. Ale oczywiście to są takie rzeczy jak spotkania tego typu jak dzisiaj, to są spotkania może raz w roku rzeczywiście dla nich, ośmioklasistów. Natomiast wszystko inne musi być pracą na miejscu, więc jeżeli tej pracy takiej na miejscu nie ma, no to trudno, żeby takie spotkania, nawet bardzo duże, przynosiły jakieś owoce. Więc to jest tylko tyle, że jak to ładnie się mówi, żebyśmy mogli się zobaczyć, mogliśmy się policzyć, zobaczyć, jacy jesteśmy, no ale to wszystko potem musi dziać się w pierwszej kolejności oczywiście w rodzinie. No i w parafii. To jest to miejsce, w którym oni muszą mieć przestrzeń, dostęp do tego, żeby tam taką wspólnotę odczuwali. Oczywiście często znacznie mniejszą, tam kilkuosobową czy kilkunastoosobową, ale to temu ma służyć właśnie. Pierwsza rzecz podstawowa, to muszą dla nich być obecni. To jest podstawowa sprawa, nie? To tam jak oni spotykają się z tym, że nie mogą się dostać, czy nie ma kontaktu, czy coś jest ustalone, zodwoływane, no to już na samym takim poziomie podstawowym to wszystko leży, więc pierwsza sprawa to musi być dostęp, kontakt i jasno określone oczywiście w jakimś tam formie. To jest pierwsza rzecz. Druga, to trzeba im zaproponować trochę to, co oni chcą, no bo my mamy pewne formy też wypracowane, sprawdzone, ale oni niekiedy chcą bardzo niewiele, potrzebują niekiedy właśnie obecności, jakiejś wspólnoty, rozmowy, podzielenia się, to są rzeczy często podstawowe i na tym można budować potem formację, zwłaszcza taką formację duchową, religijną, no, ale od tego trzeba wyjść, trzeba być w ogóle, mieć czas, przestrzeń. Jeżdżę po parafiach wielu, to wiem, że te przestrzenie są, bo oglądam nawet parafie takie nieduże wcale, to mają takie miejsca do takiego spotkania, do takich spotkań, więc to wszystko jest. Natomiast w pierwszej kolejności, no to gotowość, no to pewnie jak wszędzie, bo wydaje mi się, że to, co dzisiaj jest tą trudnością taką młodych ludzi, no to jest to, że oni pewnie odczuwają, że dorośli czasu dla nich nie mają, ich nie słuchają, albo im mówią to, czego oni wcale nie są ciekawi, więc to jest pierwsze, przyjąć ich i wysłuchać, to jest początek wszystkiego. No to dzisiaj one odgrywają rolę dla nich właściwie, nie chcę być fundamentalną, ale zasadniczą, bo oni to żyją. To mówi się o tym, że to jest kontynent, bo to jest prawda. Dzisiaj to pokolenie, tak się ładnie nazywa, to 30 minus, to się rodzi właściwie już z dostępnością do wszystkiego. To jest ich świat po prostu, więc to musimy też rozumieć, chociaż starszym nam się niekiedy to wydaje dziwne, ale to jest świat, w którym oni żyją i to trzeba po prostu akceptować. Tak jak wszystko się zmienia, nie? Przychodzi coś nowego i zazwyczaj Kościół miał taką mądrość przez wieki, że potrafił na początku, może ja przez nieufny był do tych różnych nowości, ale później potrafił je w nie wejść i jak to się ładnie mówi, chrystianizować te nowości, więc no, taka jest droga, innej drogi nie ma, zwłaszcza do tego młodego pokolenia, bo one po prostu tak żyje, to jest ich świat, no innego nie znają też poniekąd. Także są spotkania w rejonach, będziemy mieli już niedługo Światowy Dzień Młodzieży, będziemy go mieli w Koninie, więc to będzie kolejna okazja do spotkania z młodymi, przygotowują się przynajmniej niektórzy do Światowego Dnia Młodzieży w przyszłym roku. Niektórzy będą tutaj, więc są to rzeczy bardzo tak ważne. Myślę, że tej pracy nic zastąpi w parafiach, w rejonach, bo diecezja wrocławska, jak wiemy albo nie wiemy, kto słucha, to może nie wiedzieć, jest dosyć rozległa i ciągnie się od Torunia do Sieradza i z Duńskiej Woli, więc jest też pewna rejonizacja wrocławska, konińska właśnie, taka sieradzko-zduńsko-wolska i to są miejsca i oczywiście, że warto
się wymieniać doświadczeniem, także zobaczyć coś nowego, tym bardziej, że sama diecezja ma różne takie własne tradycje, bo ja to widzę, bo tu jestem nowy i jeżdżę, więc wyraźnie widzę te różnice. Czymś innym jest to, co jest za Wisłą, czym innym jest Kujawy, czym coś innego jest Wielkopolska, co innego jest Sieradz, Zduńska Wola. No, to jest różnorodność bardzo i to dobre.